koniec lekcji! Nareszcie! Nie! Dzwonek nie jest dla was, ale dla mnie! Zapiszcie pracę domową! Hej, gdzie są wszyscy? Wszyscy uczniowie zniknęli z klasy! Niewiele osób po dzwonku zostaje w ławce. Nie wszyscy uczniowie są tacy. Na przykład on. Nawet kiedy lekcja się skończyła, zostaje w klasie. Czy on chce się dalej uczyć? Raczej gra na telefonie. Ale już czas iść. Nie możesz spędzić tu całej nocy. Gra nawet kiedy otwiera szafkę. Ciekawe, co w niej jest. Tak, to gogle do VR-u. Gracz lubi zatracić się w grze. Po co marnować czas? Zakładaj je. Gra rozpoczęta. Noszenie gogli na ulicy nie jest bezpieczne. Ale tego gracza nikt nie powstrzyma. On inaczej widzi świat. Teraz jest w niebezpieczeństwie. Może wpaść pod samochód. Kierowca pewnie jest zły. Ale gracz się nie przejmuje. Nie przestaje grać, nawet biorąc kąpiel. Wow, ile sprzętu! I wszystko do gier! On potrzebuje pomocy! Wirtualna rzeczywistość zupełnie go pochłonęła! To już nie tylko gra! Ale w szkole są też poważniejsi uczniowie. On jest jednym z nich! Ma ważniejsze rzeczy na głowie niż nudna nauka. Dlatego nawet na chwilę nie może zostać w klasie. Jego zajęcia dodatkowe nie poczekają. Po lekcjach zanurza się w świecie sztuki. Tyle kolorów i kreatywności. Czy to prawdziwe powołanie? Ale ping-pong jest tak samo interesujący. Zamienia pędzel na rakietkę. O, patrzcie tylko na niego. Jego trener uczyni go mistrzem. To się opłaca. Zwycięstwo? O, zobaczcie, jaki jest utalentowany. Artysta i sportowiec. A teraz czas na szachy. Rozwijanie umiejętności logicznych też jest ważne. I to też czyni postępy. W balecie również. Robi to wszystko i jest w tym dobry. Niestety czas ucieka. Pora do szkoły. W każdej klasie są dziewczyny, które trzymają się razem. Muszą gadać o wszystkim. Ich rozmowy się nie kończą, nawet na lekcji. To oczywiście denerwuje nauczyciela, ale lekcja się kończy i nikt nie będzie im przeszkadzał. Gadanie w drodze do domu jest jeszcze fajniejsze. Ale czas się pożegnać. Dziewczyny muszą iść w różnych kierunkach. Nareszcie odpoczną od siebie. O, telefon dzwoni. Kto to może być? Oczywiście ona. Bo dziewczyny już się za sobą stęskniły. Mają wiele do obgadania. A kiedy są w domach, mogą dalej gadać. Nigdy się sobą nie nudzą. Może pora zrobić sobie przerwę? No, albo chociaż się położyć. O, co jest nie tak z aparatem? Nic nie widać. Ona przypadkiem przełączyła aparat. Hej, włącz przednie aparat. Muszę się tym zająć. Zrobię wszystko, żeby kontynuować rozmowę wideo. Nawet pobiegnie do koleżanki, żeby naprawić kamerę. Może sen przerwie ich rozmowę. Może rozmowę. Ale nie połączenie. Do niektórych uczniów nie tak łatwo dotrzeć. Hej, jesteś tu? Cichy chłopak jest zajęty czytaniem. Tylko krzyki mogą go przywołać do prawdziwego świata. Jest też dla wszystkich obiektem żartów. A to przez to, że jest taki spokojny. Dlatego wszyscy się nad nim znęcają. Ale ma też drugie życie. Ta bandana to nie tylko chustka. To część jego scenicznego wyglądu. Po lekcjach występuje na scenie. Tylko patrz, taki spokojny w szkole, a nagle jest gwiazdą rocka. Kto by się spodziewał?
Nikt się z niego nie śmieje. I jest idolem dziewczyn. Ma cały tłum fanów. Są też bardziej przyziemne rozrywki. Na przykład jedzenie. Ta uczennica nawet na lekcji je chipsy. Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Chipsy nie są wyjątkiem. Tak samo napój. To katastrofa. Jak przetrwam do końca lekcji? Ach, w końcu. Miłośniczka jedzenia znika z klasy. Zejdź mi z drogi. Nic jej nie obchodzi, kiedy biegnie do lodówki. I źródło szczęścia. Ile tu jedzenia. Ale ma apetyt. Czy ona zje to wszystko? Nie uwierzysz. Wszystko naraz. Chyba już się najadła. Może zrobić sobie przerwę. Ale została jeszcze cytryna. Jakby mówiła, zjedz mnie. Czemu nie? Ma na nią jeszcze miejsce. Może nawet jeść jak myje zęby. Nie można sobie odmawiać. Są też uczniowie, którzy woleliby, żeby lekcje się nie kończyły. Tylko spójrzcie na tego kujona. Zaraz się popłacze. Nie chcę iść do domu. Chciałby dalej się uczyć. O, mam pewien pomysł. Poproszę nauczyciela, żeby pozwolił zostać mi w szkole po lekcjach. To dziwna prośba, ale czemu nie? Jest taki szczęśliwy. Może siedzieć przy biurku nauczyciela? Wyobraża sobie, że jest mądrym profesorem. Patrzy na wymyślonych uczniów. Pyta się uczniów, czy się uczyli i daje im zadania do rozwiązania. Wzywa sam siebie do tablicy, pyta i odpowiada. To świetna zabawa. A najlepsze to mówienie samemu sobie, siadaj, dostajesz piątkę. Ale nie każdy to rozumie. Sprzątaczka jest zszokowana tym przedstawieniem, ale uczeń jest zachwycony. Uwielbiam się uczyć. Jestem taki mądry. Czasami dzwonek jest budzikiem. Ta uczennica chyba nie wyspała się w nocy. Na nic nie reaguje. Musimy użyć broni większego kalibru. Nareszcie otworzyła oczy. Czas do domu, śpiochu. O, jestem zbyt leniwa, żeby wstać. Tak dobrze mi się spało. Ale nic nie poradzisz. Trzeba iść do domu. Ona może nawet spać na rowerze. Byle tylko nie wpaść w krzaki. Droga do domu jest jak tor przeszkód. Oby obyło się bez wypadków. Teraz wyjść do domu w półśnie. Zdjąć buty? Po co? Można iść spać. Na podłodze. Ale nie, nie pozwolą jej odpocząć. Mama budzi córkę na obiad. Nie trudno jeść przez sen. Łatwiej niż jeździć na rowerze. Biedny śpioch. Zasnęła w talerzu. Wyjście na zakupy zamiast do szkoły? To się zdarza. Jest tyle sklepów, nie wiem gdzie iść. I tak mało czasu. Prawie nikogo nie ma. Tylko zakupocholiczka, która powinna być w szkole, chodzi od sklepu do sklepu. Wow, ale znalezisko! O, ktoś dzwoni. To nauczyciel. Ups, teraz muszę się wytłumaczyć, dlaczego mnie nie ma. Ciekawe, czy wyprzedaż będzie dobrym usprawiedliwieniem. Podobał ci się nasz filmik o różnych uczniach? Z którym z nich spotkałeś się w życiu? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap szkolnych skeczy od TrumTrum Select.